Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Felsbruna. Przez przypadek chciałem powiedzieć Leningrada, ale to nieważne. W dzisiejszym odcinku oczywiście badamy glebę. Badamy glebę, wapnujemy i ładujemy tutaj soję. Bo miało być to w jednym odcinku, w poprzednim, ale nie wyszło. Oczywiście tutaj już kończy sobie mój Fendwario powoli tworzyć pole, więc... Dlatego też zacząłem odcinek, bo zanim ja zbadam glebę, zanim ja dojadę do niego, bo tam zostało mu tam 4 przejazdy może, zanim ja do niego dojadę, więc zanim ja do niego dojadę, to on zdąży skończyć. O, tak chciałem powiedzieć. Bo się trochę zamieszałem. Oczywiście tutaj naokoło muszę całe pole w koło zbadać. Oczywiście Fendikiem, bo ma 66,5 godziny, ale to nie o to chodzi. Oczywiście będziemy wapnować starym zestawem. Czyli Steyr i Bredalka. Najlepszy chyba stary zestaw. Najlepszy zestaw, który jest chyba praktycznie nawet, że od początku serii. No tak, no chyba od początku, bo ja zaczynałem z precyzyjnym od początku? Nie pamiętam. Na pewno. Ja chyba nawet z precyzyjnym rolnictwem zaczynałem tę serię, więc... Tak coś mi się wydaje. Mogło tak być. Tak, bo to miało być takie, nie, bo to miało być season, na tej serii miało być season, precyzyjne rolnictwo i jeszcze poziom trudny, żeby się nie dorobić szybko i tak to się stało, no. A tak naprawdę dorobiłem się po 50 odcinkach, można powiedzieć. Było w 53 chyba, albo 4 to było, nie pamiętam, ale chyba 4. Były te wielkie zakupy za milion, czyli kupiłem wtedy kombajn czarnego Fenda, i czarnego Fenda, siewnik. Kupiłem czarnego Fenda, siewnik. I przyczepę, krampę, jak pamiętacie. Wywrotkę. Oczywiście tą z wózkiem doli, tak? Żeby nie było. No i dobra, i jedziemy na kolejne poletko. No dobra, w sumie wyślę to. Niech sobie już tutaj powoli badają to. Bo ja zanim zbadam te pole, no to ja chcę już tam wapnować sobie, na trójce. No i dobra, i badamy tutaj na szybciutko to. Oczywiście pierwszą miedzę badamy, żeby nie było. No miedzę szybko się bada, no bo to jest szeroko. Powiem, że jakby był kwadrat, to dużo wygodniej by się badało. Ale wiecie co mnie najbardziej, może nie tyle denerwuje, tylko co mnie niepokoi. Jak kiedyś będę musiał tą 30 tutaj całą składać, ten środek pola, to trochę zejdzie, tak? 33, no to tam będzie tutaj za dwie próbki, tu będzie za jedna próbka, więc no spokojnie. O, dobadało, dobra. Oczywiście dziesiątka ma świeżą próbę, jak widać. Nie o pechany chodziło, tylko o rodzaj gleby. A to tak, to idzie taka przeponka. Dobra, czyli tutaj będzie... Niech on sobie tam świeci na razie. Będzie tutaj IU Plast w zimnym dole. Ale ja niestety wszystkiego nie mogę... No nie może być idealnie wszystko, tak? Jest dosyć dużo IU na trójce. No, piaszczyst... No, dwie najlepsze ziemie tam są, co nie? No i dobra, i tutaj trzeba to szybko zbadać. Ten narożnik. Właśnie nie wiem, czy ja to na jedno kółko dam radę. Czy ja będę musiał to na dwa razy. Wolałbym na jedno kółko, wiecie. Właśnie muszę zobaczyć, czy ja to dam radę, ale chyba nie dam rady. Chyba na dwa razy muszę. Zobaczę. Ale tak, na pewno na dwa razy, bo do tych samych skał tutaj go rywałem. A, tak ja to zrobiłem. No, to już na pewno jedno kółko wejdzie. Tutaj zbadam w tym miejscu. Wiem, że trochę nakładkę dużą zrobiłem, no ale... Ale ja wolę, żeby to na raz było badane. No i dobra, jedziemy w dół szybko. Jedzie smerf. Tutaj. No tutaj na dole będzie najwięcej do badania. Tutaj i tutaj, tak? Wiadomo. A tutaj to... Tutaj jedno kółko i będzie koniec. Więc dobra, w sumie jak tu się bada... To ja sobie szybko do tego Fendika skaczę.
Zatrzymaj kierowcę, zrobię. Ja tu jeszcze muszę miniaturki porobić. Więc może tutaj. Może taka miniaturka jakaś fajna tutaj wyskoczy. O! Tutaj taką górę zostawiłem, bo ja to miałem wypalić, ale to zapomniałem. Ale dobra, nie tak jest. To nie jest ważne, bo to jest poza terenem pola. Więc. Po prostu, żeby ta góra bardziej trochę naturalnie wyglądała. A nie, naraz to wezmę, dobra. Bo tu nie jest aż tak szeroko, jak mi się wydawało. No, nawet kółko jeszcze poza tym dostaje, więc. Szybko to zbadamy. Ogólnie Fendt i Steyr to są ciągniki dwa, które są od początku serii, czyli od pierwszego odcinka. Fendt ma nakręcone 66,6 godziny. No wiadomo, że Fendt trochę mniej później, w późniejszym czasie jeździł. Ale na początku te dwa ciągniki bardzo dużo robiły, tak? Jakby nie było, to one wszystko robiły, te ciągniki, bo Fendt, ten duży czarny, dopiero przyszedł w 54 odcinku, więc... Więc dosyć te ciągniki miały do roboty. Podwójne talerzowanie, podwójne siewy. Najczęściej na dwie talerzówki jechałem. A dobra, zarabę do Steyra, no to on tam ma chyba z 80 albo 70 parę godzin. Jeśli nie wiem, czy on ma 8, czy 7, ale chyba 7. Się zdaje, że on ma 75 chyba. Bo Steyr potem już tutaj Fendt nie był używany, bo tylko ukursał Fendt tak naprawdę. I dorzucał im paszę. No właśnie, skór zlikwidowałem kury, wiadomo. Bo się nie opłacało, a czy nie tyle, że się nie opłacało, tylko... To po prostu, no nie opłacało się jednym zdaniem. Jednym podsumowującym zdaniem nie opłacało się tyle. Dobra, jeszcze dwie próbki wezmę z tego pola. No, będzie koniec. Dobra. Tak to wygląda, więc fajnie to wygląda. No, trochę mniejsza. Oj, co ja żebym zrobił? Ej, Steama mi wywaliło. Ponów próbę połączenia. Czekajcie, ja sobie szybko internet zresetuję. I szybko farming. Czekaj, to ja sobie zapiszę grę, no. Bo to wiecie, bo to różnie bywa. Ale że Steam mi wała... A, już wrócił. Nie wrócił. Dobra, sobie szybko internet zresetuję. Także sekunda. Wiem, że potem porąbanie będzie mi godziny z tym liczył. W sensie sesja będzie trochę wariowała. W sensie sesja będzie normalnie liczona, ale będzie wariowała pod ogólnym podliczeniem. Dobra, więc tutaj masy zaraz będzie puszczany. No i dobra, wysyłam ostatnie 20 próbek. Okej. Okay. A i wracając do tematu kur, no to się nie opłacało, w skrócie mówiąc. A i tutaj dostawiłem sobie trzy biny, czyli tak jak mówiłem, nawóz, nasiona i wapno. Trochę szerzej to rozstawiłem specjalnie. Tutaj na szybko, jak mój drogę sobie namalowałem. Chyba internet już wrócił. Ale czemu rozłączyło? Tego nie wiem. I pytanie numer 2. W którą stronę jest szerzej to pole? I może mapa mi to powie? Chyba z góry na dół jest szerzej. No jak widać, ja robiłem to w drugą stronę tutaj przy orce, ale... Ale tak mi było wygodniej. Chociaż może nie. Chyba w tą stronę jest szerzej lekko. Ale dobra, pojadę do góry na dół. Pewnie nie wiem. metrów jest. Trochę porąbany kąt, bo 181,6 dało. A bo ja mam tu do jednego stopnia wyrównywanie pewnie wstawione. A wręcz na pewno. Bo po przecinku mogę sobie na coś stawiać kąt. No i dobra, wapnujemy sobie to na
6,5. Tutaj ten narożnik węży trochę w ciało go. Ale on sobie powróci jak ten. On sobie powróci jak... O, już powrócił. Właśnie, jak będą próbki zbadane. Dobra, raz, dwa to wapnujemy. I puszczamy tutaj zaraz szybciutko z siewnik. Żeby tutaj już się działa robota. Ja mam 11 minut odcinka. Dobra, się pomyliłem. Spojrzałem na FPS-y na tym. Teraz zostanę. Bo się z tym łączy. Dobra, już się połączył, dobra. Bo czasem myślałem, że ten. Że mnie wysadzi. Że mnie na pulpit wysadzi, ale nie wysadziło jednak. Bardzo dobra wiadomość. Nie, no ja chyba jednak chcę podmienić tego GPS-ka na drugą stronę. Bo jednak widać, że jest trochę szerzej. No, a tutaj wiadomo, zawsze musi być szeroki poprzeczny. O, to. Pięknie się wyrobiłem. Szczerze mówiąc, to mogę chyba nawet pod takim sposem przejechać. Tylko dam sobie na maksa doniec, żeby to było ładnie wapnowane. Dobra. I wapno. Oczywiście ten odcinek jest na czwartek. No i to tak, my ładnie miniaturkę sobie wapnowania zrobię później. Teraz to mnie interesuje miniaturka. O, po prostu jeden za drugim nagrywam w ciągu. Nawet nie wiem co. No, zdążyłem obejrzeć dosłownie. Czekaj, tam bronka odcinek się skończył. To tam było ile? 7 minut? No, dobra, 15 minut mi zajęło. A powiedziałem, że 20, więc. Dużo się nie pomyliłem tak naprawdę. No, dzisiaj sobie trochę połapnujemy. Jak skończy się tutaj. Siać. Jak skończy się siać, to. To. Jak skończy się siać, to. To ja przejmę siewnik i będę siał tutaj na dwójce. To sobie od tej może krzywej strony posieję. Od tej cycku. A będziemy sobie wapnować tutaj od tej prostej. Bo powiem wam, że. Troszeczkę mu to zejdzie. 100 stopni jest stąd ustawiony. Ale co tym bieda. No, fajnie to wygląda, bo tu będzie soja, więc kasy będzie. A kasa się przyda. Jak patrzyłem, bo byłem na 33 pole sobie ogarnąć, zobaczyć. Tam tak naprawdę to jest tylko... Ja wiem. 5 minut roboty tak naprawdę. Żeby ten terenik wygładzić, bo tam w sumie tak naprawdę na upartego nie trzeba by było wygładzać. Ale tam podgładzę, żeby aż taka stroma górka nie była. Żeby tak ostro nie było. Chociaż... Nie wiem, zobacz. A z tym 29 to zobaczę, co ja tam wykombinuję jeszcze. Na pewno trzeba będzie teren podnieść, bo chyba tych barierek nie da się usunąć. Drogę wiem, że da się zakopać. Znaczy zakopać. Usunąć drogę się jako obiekt, tak? Właśnie nie wiem, czy pod... Ale chyba będę musiał tę drogę usunąć. Tam już ładną trawę się namaluje i tyle. No i dobra. Pole można powiedzieć, że jest wapnowane, więc zaraz podjeżdżam pod silos do wapna. Może sobie nawet krypę otworzę. Niech się nasypuje, a ja zaraz tutaj puszczam sobie ziemnik. Tak, tego słowa szukałem. Nie, 270 powinno być. Dobra, ale pierw teren jest zarąbisty. Dobra, niech się sypie. A ja szybciutko do siewniczka. W sumie mogę go nawet rozłożyć. Nie, ten dźwięk tego masa jest piękny. On może 3 godziny w masę. Znaczy no prawie 3 godziny, bo Fent ma więcej, bo Fent tam z rożytnikiem, że to ma około 5 godzin. Czy to, nie, to kombaj ma chyba 5 godzin.
Nie pamiętam. Dobra, właśnie, czy on mi trójkę jako zwykłą trójkę znajdzie, czy jako tą powiększoną? Na razie mi obrót, chociaż nie wiem, czy to jest jakiś w ogóle. Na razie, no właśnie, to tak sobie pomyślałem. Dobra, to trzeba zrobić tak. Mamy ścieżkę pole 1, 2, 3. Generacja kursu, oczywiście trójeczka. Dobra, tu nic nie zmieniamy. Ej! Czemu mi to tak wygenerowało brzydko? A ja nie chcę, żeby to tak mi wygenerowało. A czemu jeden? Ja chciałem dwa. Tu coś jest zwalone. Dobra, dam na ten jeden. Może się nie zabije na tym jednym. A czy ten mi to nie tak jakby... Nie wiem. Dobra, ja mu zrobię po prostu. Przejazd. Dobre 15 metrów jest zwalnięte. Więc... Jak to tu jest porobione jakoś? Nie wiem. Nie będę się teraz tym zagłębiał. Chcę mu to po prostu szybko obsiać. Niech on sobie sieje dalej. Na 15 metrów najwyżej to poprawię później. No. Ale coś takiego by musiało być. No i dobra. Rozpocznij kurs. Chyba się nie zabije. 8 minut, więc mam 8 minut, żeby te pole zwapnować. A, czyli widzę, że tu klasycznie będzie. Dwieście... O, jeden stopień się walnął. GPS. Więc sobie naprostuję. O, i teraz je prosto. Teraz można wapnować. A ja sobie, jak to na odcinku bywa, nie kończę ze zwrona, ale na wszystkich odcinkach sobie trzeba snapy pootwierać. Tak, no trzeba snapy pootwierać, mówię. Co innego można robić na odcinkach, jak nie snapy, jak sobie GPS leci. Dobra, ten ogląda to, ten jest na siłowni. Tutaj też ktoś coś ogląda. Maras tam sobie olej wymienia. Tu jest to. Ten co rowerem jedzie. Burger dwa razy sobie wpierdzielają. No więc, tak to wygląda. Tutaj... O, proszę. Fajny znaki. No i dobra. W sumie to tyle z tych znaków. Wszystkie przyleciałem znaki. Bo miałem je tam może z 10. Bo ja otwierałem przed odcinkiem. No trochę wcześniej tam sobie otwierałem. Chyba po powrocie do... Tak, jak wróciłem do domu, to przez te 3 godziny to w sumie dużo snapów nie przyszło. Najwięcej się... O, fajnie ten rzepak nam poprawnie wygląda, ale on będzie za niedługo powiększony. Więc na spokojnie. Tam będzie powiększone pole, więc... Za niedługo będzie zwiększone. W sumie ja może bym od tej strony sobie wapnął. Jak ja mam... Albo nie. A bo ja mu te cycki wyłapnuję. Bo jak tutaj ma później pracownik za mnie jeździć, no to chyba zwykłego pracownika sobie puszczę. Będzie chyba najbezpieczniej. Bo ten cosplay to... Nie chcę się tylko cosplaya tutaj ciągnąć. Nie wiem co ćwiczy cosplay, ale... Ale on chyba po skosie ten przejazd chce zrobić do góry, żeby się zawrócić. A dobra, no masz. Może przez to, że miał na nawrociach, o, dobra, już chyba wiem, dlaczego on się zbudował. Dlaczego on taki dziwny kurs wygenerował. Może przez to, że on miał obrót na niegładko na przykład. Dobra, niech on sobie tam walczy z wiatrakami. Zobaczę, jak nie ogarnie za chwilę,
A ja zaraz będę miał pusty rozsiewać praktycznie. Więc jak się nie ogarnie, no to trudno. No poprzez. No, tak sobie pomyślałem. Dobra, trzeba to zrobić. Trzeba to ogarnąć jak nie sieci, bo on tutaj, gdzie kolega trochę wszystkie nie ogarnął. Może przez to, że ja mam tu obrót walnięty, a nie. A to nie powinienem zrobić tak naprawdę. Ale może to go denerwuje. Nie wiem. Dziwne rzeczy z tym pospołem się czasami dzieją. Przecież on tu na spokojnie by sobie ten jeden okrążenie pełne zrobił. Ale dobra, chciał tak, no to tak będzie. Oczywiście za każdym razem tak będę nowy kurs degenerował. Ja to nie lubię zapisywać swoich kursów. Kiedyś zapisywałem, ale to wiadomo. Teraz nie robię tego, bo praktycznie to jest nieopłacalne. Czy wróć, może nie tyle co nieopłacalne. Znaczy, no nie jest to opłacalne. No bo ja nie, bo to jest tak, że nieraz jeździ cosplay na polu, nieraz ja sam sobie sieję, więc. Więc to jest takie niepotrzebne, żeby to zapisywać. Kiedyś zapisywałem, ale teraz to. No to, bo ta lista jest taka długa i. A wiadomo, że jak się ma małe maszyny, to się cosplaya nie używa, tylko się stara, to się ręcznie jeździ na odcinkach. I cosplay wtedy nie jest potrzebny, więc. O, równo 90 stopni kąt, więc tak ma być. Bo tu zaraz będę sobie pracownik jeździł na tym polu. Tylko niech on mnie zasieje tą trójkę. I ja zaraz nawrócę i zobaczę, ile mam minut. Bo jak zacząłem wapnować trójkę, to miałem 11, 12 minut, a teraz jest 22. Dobra. Więc myślę, że wapnowania wystarczy na ten odcinek. Za chwilę sobie, jak on tam skończy, to niech on sobie to skończy. Sobie się trochę połapnuje, bo czeka maszyn to skończy. I wtedy tam mu jeszcze poprzecznik wyrobię od tego. Na prosto mu chyba zrobię. No ale mi wapno zbraknie, więc tutaj z tej strony sobie zrobię na prosto. Tutaj poprzeczniaczek mu ładnie zrobię na prosto, żeby on się tutaj nie denerwował. Chociaż teraz jeszcze go ogarnął. On by to ogarnął, ale wolę nie ryzykować. Wolę mu tam tą sekundę. Trochę dłużej posiedzieć na tym polu, tak minutkę na przykład, a ten poprzeczniak mnie nie zbawi, a jak mam to pracownikowi pomóc, to czemu by nie? No dobra, robotka idzie. Oczywiście miniaturka będzie później robiona, bo wiadomo, że na odcinku się takich rzeczy nie robi. O, albo tu już było wapnowane. Minima poznała, że jest wapnowany, więc. Tak jest, to jest. Było tutaj na prosto to zrobię. Chociaż teoretycznie. Nie musiałem, ale. Tak dla spokoju wolę sobie to na prosto zrobić. Żeby mieć wtedy na 100% pewność, że on się tu o nic nie rozwali. No i ogień. Trawa do siana, wszędzie do siana. Więc tak patrzę teraz, jak kupiłem te dwa pola, teoretycznie jako pola landowe, jako landy 3, ale jako pole to 2. Jako pole finalne to 2 pola, tak? No tutaj taką dróżkę sobie zrobiłem, namalowałem. I niekoniecznie muszę z niej korzystać. Jak chcę to mogę, jak nie chcę to nie. I tyle. To jest tak naprawdę wolna amerykanka. To jest tylko zależne ode mnie, czy mi się chce, czy nie. Jest niby 12 minut, no bo tu mam dużo kręcenia. I przez te 12 minut to ja tutaj sobie praktycznie całe pole zwapnuję, więc. Za dużo tutaj do wapnowania pracownik mój nie będzie.
Ale może mu to trochę szybciej pójdzie. Bo w sumie przejechał przejazd i już 2 minuty minęły, jakby nie było. No. Nikogo na kanale, na Discordzie nie ma. Godzin 2258. Czyli tak, do kolejnego godzinka to się ta cyferka wymieni. Muszę sobie wykombinować coś z tą drugą dziewiątką. Jakoś tam tę górę może tam lekko podciąć. Muszę pomyśleć, jak to zrobić w ogóle. Aha, czyli że on teraz jeździ na pół pola. No wiedziałem, że tam kuskuje będzie miał trochę zabawy, żeby zanim on to zrobi. Bo to jest takie nieporęczne pole. Bo jest przede wszystkim krótkie. A że Kucple uznał, że w tą stronę jest dłuższy przejazd, no to tak mi się wydaje, że w sumie w tą stronę jest dłuższy. A ja bokmowałem w drugą stronę, bo było szybciej i wygodniej. Może lekko więcej przejazdów. Ale było wygodniej dla mnie po prostu i tyle. I też się jeszcze jednym męczył. A 73,7 mam godziny, jakby. No. Bo się zastanawiałem, jak będę tutaj badałem teren. Nie ma. Oj, przepraszam. No wie tak, to jest jak się idzie spać o 12, o 8 się wstaje, bo na 9 do roboty. No ale się zbliża luty, więc od tego znowu na 8 do roboty, więc przerąbane. Przyzwyczaiłem się, że na tą 9 trzeba iść do roboty. W sumie dużo wygodniej się wstaje na tą o 8 niż o 7, wiadomo, że to jest godzina później, tak? Więc tak jakby troszeczkę więcej snu mam. Ale co? Wiadomo, dzień jest intensywny. Potem jest. No, najlepiej jest w piątek, tak naprawdę. W piątek do 16 trzeba przeżyć, a od 16 to wtedy jest elegancko. Wtedy jest wolna chata, więc można sobie grać do drugiej, do pierwszej. Zależy, jak mi się chce. Ale zazwyczaj to tak jest, to ta 12:30, coś takiego. To się 24:30. To sobie schodzę z kompa, kładę się, oglądam sobie na YouTube coś. No to zależy od chęci. Nieraz jest Joker Farm, a nieraz od zera do farmera. Ale w tym tygodniu, jak będę się kładł, to chyba będzie to od zera do farmera, żeby to nadrobić, bo jest 340 odcinków na dzień 24 stycznia, jakby nie było. A że ten film będzie za 9 dni, więc będzie 350 odcinków już. Nie wiem, na jakim etapie są chłopaki rozwoju. Bo nie oglądam sobie tych nowych odcinków, tylko po miniaturkach widzę, to tam sobie wrzucają. Widziałem, że ostatnio John Deere X9 kupili. I potem w drugim odcinku Bronek kupił sobie Lexiona 8900, tego co ja mam. Więc tak to jest. No a dzisiaj sobie talerzowanie na dwa zostawy wrzucił Bronek. Nie Bronek, tylko Bolek. Bolek wrzucił, tak. No, chyba jednak mi się uda całe to złapnować. No, jakiś się w co, ile mamy minut? 29. Teoretycznie mógłbym wsiąść sobie już na siewnik, tak? Żeby sobie posiąść chwilę chociaż. I chyba tak trzeba by zrobić, bo tylko że widzę, że coś masy wysiada z tym silnikiem tam pod górę. Nieciekawie. No i dobra. W sumie miałem od tej drugiej strony wapnować, czyli od asfaltu i na tych cyckach zacząć siać, ale chyba od tej prostej strony sobie nie zasieje, żeby jak najszybciej to zasiać i największy areo powalić. Ale zanim się wyda, to chyba złapnę, bo tu zostały 4 przejazdy, więc nie ma chyba sensu pracownika puszczać, chociaż nie, no bo zanim on mi to skończy siać, to akurat ja zrobię te 4 przejazdy, jakby nie było. Więc wyjdzie tak 1:1. O, tutaj widzę akurat dobre PH było. Bo 6,5 tutaj jest.
tym miejscu były. No i tutaj już podnoszę pH. No i tutaj tylko 3,5 tony leci, nawet nie. Więc tutaj leci sobie te 2,60 tony, więc... Więc nawet nie spierdziela to wapno. Tak szybciutko. No i to, że jest takie miejsce, gdzie kurde się podnosi o ponad 1, tak. No tutaj jest na przykład 4 tony sypane, 5 ton w tym momencie. 5 ton to nie ma tragedii tak naprawdę. Ale, o, teraz wjeżdżam na tą słabszą ziemię trochę. I już spada do tych 2,5 tony. Więc to tak. Ale to ostatni przesad na tej słabszej ziemi. Taka przeponka widać, że idzie. No. I kurde, wapan zbraknie. Na jeden przejazd mi wapan zbraknie. No co za pierd. No jakby tak tyle leciało, to może bym to walnął, ale tutaj już jest lepsza ziemia. I tutaj już więcej idzie. Więc do końca mi wystarczy, ale na jeden przejazd mi zbraknie. Zbraknie mi ze 3 tony. Albo i nie 3 tony. No a gdzieś myślę, że tonę sobie dosypię, tak żebym miał 3 tony rozsiewaczy. Tak mi się wydaje. Bo miałem 2500 jak zaczynałem. Miałem 2500 jak zaczynałem przejazd. A mam tonę, czyli 1,5 tony. Czyli tak dosypię sobie do 3 ton, tak jak mówiłem. Jeszcze tonę wsypię. Żeby też miarę połosy zaraz się że został, tak? Bo dobra, damy sobie do 4 ton. Więcej nie potrzebuję. Dobra. Tu już jest pół do 9. What? Za pół godziny będzie pełna chata. Więc to jest ostatni moment, żeby nagrać na ciebie. Teoretycznie mógłbym dopiero go w sobotę nagrać, ale ja wolę mieć nagrane już. Od razu, jak się da. Myślę, że pewnie jutro też będę mógł sobie tutaj nagrać odcinek. Tak mi się wydaje, bo jutro jest środa, więc myślę, że... Jeśli pojedzie na halę, to tam. No już tonę wciągłem. Wapna. Zaraz będzie 2 tony. No 2 tony. I tak jak mówiłem, że jakbym tonę dosypał, to akurat by było. O, dobra, Masy skończył roboty, ja też skończyłem, więc idealnie wyszło. Mamy 30 minut, 33 nawet. Dobra, później chodzę sobie, to jest 7 minut, bo nie było. Wsiądź. Dobra, ty już mi tutaj nic nie kombinuj. Ten przejazd to sobie ręcznie zrobię. No, Masy skończył siać. Ja też skończyłem wapnować, więc... Idealnie wyszło. Ale piłuje tego Masajagi. Ja pierdziel. No i tutaj tylko 17, więc on tutaj nie miał popisu na tym polu. A ja zaraz opojadę na to drugie pole w poprzek i będę jechał. I będę sobie jechał 25 na godzinę, więc tutaj też Masaj trochę dostał tupę na tym polu. To też mi to tak trochę długo zeszło na tym polu, jakby nie było. No zobaczcie, że przejechałem poprzek, bo teraz już te 3 km szybciej skoczyło. No i dobra. Jedziemy szybko tutaj za drogę zasiać. Parę przejazdów. Wiem, że znowu przez tą wysepkę przejadę, ale chcę tutaj sobie GPS-a ustawić. Może trochę bardziej w prawo. No i dobra, i ogień. 15 metrów. Niech jest. Siejemy sobie oczywiście soję. 25 na godzinę. No, zrobimy sobie 45 minut odcinka najbliżej. Bo chcę sobie to chociaż 10 minut posiać. I wtedy już będę miał, no, myślę, że z pół pola może zasiane. Tak mi się wydaje, ale no nie wiem. Tylko wiadomo, że ja lekko szybciej nawracam niż Kurspej.
Bo ja sobie jadę przecinko. Ja sobie jadę na koło, ja nie cofam. Bo zanim on wycofa, to trochę czasu mnie to zejdzie, tak? Ale fajnie, taki balon masajek. Biało-czarny masajek. To też trzeba poprzecznik zrobić. Jak to zawsze u mnie bywa, poprzecznik trzeba zrobić na dwa przejazdy. Bo wtedy można sobie nawracać na spokojnie. Nie trzeba się o nic prosić. W posiewach też mógłbym zrobić poprzecznik, ale to już nie jest to samo. O, przekraczyłem tam lekko fenda o kółko. Ale to nieważne. Chyba sobie walnę całe kółeczko jednak. I posieję sobie od tej strony, chociaż... Nie no, wapnowałem od tej strony, to chociaż od tej prostej sobie posieję. Żeby jak najwięcej zasiać. A wiadomo, że tutaj już się zaczynają górki i to... Tracę na prędkości. I to już nie jest to samo. No tutaj to była górka jedyna. W sumie tutaj jest też taka górka, widać. No i nie będę tu specjalnie do równego pola, do równego terenu pole wyrównywał, tak? Chcę bez przesady. Więc teraz lekko pod górkę, więc spadnie sobie do tych 18. Niżej niż 18 nie zejdzie. Ale tutaj widać, że fest jest górka w tym miejscu. Więc kurczę, jak tak sobie tutaj radzą te ciągniki, to się boję na tej 30. A dobra, w sumie dobrze, że jest zapis. To się boję, jak tam na tej 30 będzie to wyglądać. To będzie bardzo ciekawie. Tam będzie fest góra na tym polu, jakby nie była. Myślę, że tam John Deere też będzie miał co robić z Fendem. Fend ma 517 koni, więc... No jakby nie było masy, ma 400, nie? A ten silnik wymaga 270, więc... Więc przebicie ma. Ale dobra, dobra, nie o tym dzisiaj. Dobra. No i grzejemy, grzejemy. Jednak chyba sobie drugie kółko jeszcze walne. No bo jak zrobię sobie drugie kółko, to już będę miał fajnie tutaj obsiane. Tylko środek pola nie zostanie. A środek pola to już pójdzie. Dobra, tak to wygląda na mapie. Mamy minut 37, czyli 4 minuty w kółko jechałem. Na to wychodzi. Bo miałem 37 minut chyba, jak zaczynałem. Czy 35. Coś takiego, ale chyba 35. I tam pod górę mi trochę też zajęło, że zanim pod tą górkę się tam wciągnąłem. Gdybym jechał w drugą stronę, to na pewno trochę lżej bym miał. Chyba, że uda mi się na tym jednym poprzeczniaku wykręcać, no to by było zarąbiście, nie? Gdyby mi się udawało na tym jednym poprzeczniaku wykręcać, to wtedy bym był zadowolony. Oczywiście da się, ale ja sobie dla pewności zrobię ten drugi przejazd. Tam chyba już naokoło nie będę jechał, albo dobra, przejadę. Jak już jadę, to przejadę od razu naokoło. Bo to jeden pies, czy ja przejadę tutaj tylko ten poprzeczniak, czy pojadę naokoło, to jeden pies, bo i tak to trzeba zacząć i tak. No to... Że wiadomo, że w drugim kółku już jest mniejsze kółko. To też jest mniejsze kółko i też mniejsza górka jest, tak. Bo już to najgorsza górka jest zasiana, więc... Teraz już powinno pójść jak składka. Albo dobra, wiecie co zrobię? Zrobię tak. Że teraz zrobię tak. I teraz już tutaj nawinę. Bo tam nie potrzebuję poprzeczniaka, bo tam jest asfalt. Teoretycznie mogłem zrobić, ale dobra. I tutaj sobie to wyrównam do płaskiego. Do równego. No i nawet spoko wyszło, że tak zrobiłem. Nie, mały żyd, ale dobra, to tam nieważne. Ale chodzi o to, że teraz już mam płasko tutaj, równo. Dobra, tego poprzeczniaka już nie chciałem, no bo na 3 razy nie potrzebuję, bo to nic i tak by nie zmieniło. Czy bym na 12, czy 3 na 3. Tylko na 3 tutaj od tej góry by się nawracało, ale dobra. Już nie będę się tak wydziwił. Bo na 2 razy też się zarobi, ale to w sumie ja na każdym polu na 2 razy tylko sieję.
Bo na 3 nie potrzebuję, no bo na 3 to już jest 45 metrów, a na 2 razy to jest 30 metrów, to tak, to jest tak optymalnie, żeby sobie nawrócić. To jest tak optymalnie, no. Kombajnami zawsze trochę więcej się robi poprzeczniaka. Okej. Okej. Dobra. Okej, tak to wygląda. Lecimy, no. Fajnie to idzie. Może jakby się postarał. To te 10 minut jestem w stanie to zagrać. Tylko czy ja chcę robić 50-minutowy odcinek? Tego to ja nie wiem. Teoretycznie... mógłbym, ale to się chyba nie opłaca. Tego i tak nikt sobie nie obejrzy do końca. A po co przedłużać, tak? Robię tu jeszcze jedno kółeczko, żeby ten klin tutaj zasiać. Znaczy ten klin, tą przecinkę zasiać i tyle. No mówię, jakby tutaj... mógłbym to trochę inaczej zrobić. Jakbym miał... no myślę, nie no. W sumie dobrze, że na jeden siewnik tutaj przyjechałem. Bo nie opłacało się tutaj dwóch siewników ciągnąć na te pola. No myślę, że jakby tą trójkę trochę szybciej ogarnął. Przed odcinkiem, że już bym miał zwapnowaną i zbadaną. Myślę, że jakbym miał zwapnowaną i zbadaną, to dużo by dało. Że on od pierwszej sekundy odcinka by siał, tak? To też by dużo dało, bo wtedy już bym tutaj już prawie bym kończył te pole. A tak to jestem, można powiedzieć, że już po tych dwóch przejazdach będę w połowie pola. No, ale dobra. Nie będziemy przeżywać. Po prostu czas leci nieubagalnie, a... czas leci nieubagalnie, a pole... jakby nie było, jest zasiane 6 hektarów już, tak? No i mam... a, no. 10 hektarów prawie zaorałem. Jakby nie było. Bo zaorałem te dwa pola, czyli... jak tu jest 9,88 na zaoranym, to na zasianym tyle samo powinno być. Czyli na to wychodzi, że ja mam jeszcze 3 hektary do zasiania na tym kawałku. 3 hektary jeszcze zostały. Albo może przedłużę, żeby wam pokazać faktycznie, że ile te dwa pola mają hektarów. No według rannego terenu widać, że jest niby 9,88, ale wiadomo. Żeby nie było, trzeba to sprawdzić podwójnie, tak? No bo wiadomo, że na jednej sesji zaorałem to i to jednocześnie, tak? Nie było ani wyjścia z gry, ani nic. Więc żeby nie było oszukiwania, to wam na odcinku to udowodnię. No tak patrzę, że już mam 7 hektarów zasiane. Więc od tego przejazdu zostało mi jeszcze 3 hektary, więc to jest dosłownie cała dwójka do zasiania. Tak to wygląda na mapie, tylko dwójka została. No ale tutaj kurczę... na tej górze to... dobra, elegancko. Czekam aż na M-Creeku będą takie, może nie pola, ale... ale czekam aż zacznę kupować ten środek mapy, tak? Tam gdzie jestem na, żeby to karczować wszystko i powiększać to. O kurde, no nie mogę się tego doczekać, nie. To jest coś pięknego. A za to już tam 200, no bo ja tutaj kontrakt robiłem na nałożenie. Czy na opryski? Nie, na nałożenie. Tak, bo ja tu nałożę jechałem. Te pole numer 2. Bo był kontrakcik, to zrobiłem tak. No i teraz wygląda tak kontrakciki. Nie za ciekawie. Nie za... nie wiem, co ja to powiedzieć. Nie mam planu na tą 29, ale pierw chyba 30... a nie, to w sumie 33 i 29 musi się w tym samym czasie pojawić. No i do tego jeszcze planowana jest 15 była. Chyba. Tak, coś mi się wydaje, że 15 chyba się do tego była planowana.
Do tego była chyba jeszcze planowana 15. Także 15. W sumie tak, no bo tutaj się kończy 15 w tym miejscu. I zaraz przeskok na 33, tak? No ale ładnie idzie to się, idę, ładnie, ładnie. Dużo już nie zostało do zasiania, zostało mi tu 45 minuta, więc teraz bym kończył odcinek. A zostało tu dosłownie 4 długie przejazdy. Może maksymalnie 5. Zaraz zobaczymy. Raz. No, 4. No i dobra, i lecimy. Oczywiście masę jej tutaj wyje jak porąbany. No, a jeszcze pokażę wam sobie godziny. Tutaj jest 66 godzin, tu jest 73. No, Fendt w ogóle to jest najlepszy ciągnik, bo 7 godzin zrobił, nie? Ale był kupiony w tym samym czasie co Masek. No może tam 2 odcinki wcześniej chyba. John Deere prawie 30, Fendt ma 31 prawie. Czyli to Fendt i John Deere ma tyle, mają tyle samo. Scania ma w ogóle 4,5 godziny, Combine ma prawie 3, ten ma 7. Ten ma 4,5, ten ma 18, dobra. Trzeba coś. Oj! Za późno skręciłem, dlatego tak skręciłem tą barierkę. Trzeba coś pomyśleć nad trawą trochę. Bo wiadomo, że jak będzie większa ilość krów, czyli nie na tyle trawą, co na sianem. Żeby TMR sobie kręcić, tak? Właśnie jak tam. Oj, nie. ALTS, a nie SHIFT-S. Jak tam wyglądają krowy? Krowy wyglądają tak. O, 200 tysięcy litrów gnojowicy, więc myślę, że na jakimś nowym polu, na pożniwach, myślę, że po żniwach trzeba będzie wywieźć tą gnojowicę. Może po rzepaku, tutaj 25-26 na tym polu. Myślę, że na to pole gnojowicy wystarczy. No, tutaj jest mały byciek, on ma dopiero ze 2 albo 3 dni. 0,2, no to jest 2 miesiące. No to ma więcej. Czyli jak ma 2 miesiące, to ma 4 dni. No dobra, no. Dobra, ostatnie dwa przejazdy. Ostatnie dwa długie i tam chyba takie dobre dwa krótkie. Tego, co mi się pamięta. No, obsiane hektary jest 8,82, czyli został mi hektar ostatni, według tego oblicz tych. Według Escape'a, o. Można tak powiedzieć. No, a czas obrabiania, sesję mam, ile? 2 godziny. No, ja zaraz tutaj po zaśnieniu będę przewijał czas. Do żniw, tak? No, bo w tym co. Na wiosnę już nie mam co nagrywać. A w silosach mam tylko rzepok. A nie wiem! No, przecież ja sprzedałem ten rzepak. No, zapomniałem, ty. Przecież była zima. Ja tego nie nagrywałem po prostu. No bo ja sprzedałem rzepak, właśnie. Ja się zastanawiałem, co ja mam do sprzedaży. A ja nie mam nic nie mam do sprzedaży. Jednak. O właśnie, a ile mam mleka? W ogóle 16 tysięcy litrów. Mleko też tam co jakiś czas sprzedaję. Ale mleko to ten jest tak, można powiedzieć, skromny na odsetki. Bo tyle co ja sprzedam mleka, no to 10 tysięcy, no to jest na dobre 2 dni tak naprawdę. Wtedy jak miałem 400 kredytów, to miałem chyba 3500 kredytów. Znaczy 3500 odsetek, coś takiego. Tylko że teraz mam znowu 900, to znowu. Mam 950 tysięcy kredytów, więc znowu będę miał dobre 7,5 tysiąca odsetek, no ale dobra, to się da. To się da, bo po 30 dziennie będę zarabiał, to się powoli się pospłaca ten kredyt. Planów na nowego nabytka nie mam. Ewentualnie tą ciężarówkę z naczepą, ale to tam takie luźne 200 tysięcy. To będę miał. Luźnie 200 tysięcy będę miał. Bez kredytu oczywiście.
Oczywiście na zimę, no bo wiadomo, że na zimę będzie cena, nie? No i dobra, tak mi przejazd można powiedzieć. Trochę więcej niż jeden. I zobaczymy, czy to się zgadza, bo mamy obsiane hektary 9,97, a zarane 9,88. 8 ar tu jeszcze powinno być w tym kawałku. Teraz zobaczymy, nawrócimy się wszystko. O tak, dokładnie tak. I czy to się zgadza? Tak! 9,88 dokładnie jest zasiane i 9,88 jest zaorane, jak widać. Więc się wszystko zgadza. Ogólnie na tej serii już zasiałem 800, to 500 hektarów prawie. 490 hektarów mam zasiane. No, 75 hektarów, 78 hektarów mam zaorane, więc... Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa pa. Zatrzymaj nagrywanie.